prywatnie. Witam Państwa w niedzielne przedpołudnie 17 listopada 2019 roku na meczu Młodzieżowej Akademii Futsalu rocznik 2007A. Elana Toruń podejmuje w meczu towarzyskim Polonię Warszawa. I tradycyjnie życząc Państwu wielu sportowych emocji, zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Nie, no muszą oni, muszą się dogadać. Nie, żeby się dogadali. Pierwsza bramka dla Polonii Warszawa. No tak. Lecę! Brawo! To jest to, że nie ma Matysa, bo zjedzie do tego roku. To Filip jest w pomarańczowej czapce. Nie, to z Wroną, Wrona jest. Tamten sparing z tym tam ci znać tak mniej więcej jakby się miało kończyć, nie? Dobra,
Thank you.
trzecia bramka dla warszawskiej Polonii. Lana Toruń, Polonia Warszawa 0-3. Wiemy, tak, Asia widziała oczywiście. Lana Toruń, Polonia Warszawa 0-4. Z strzelcem bramki Dawid Radomski. Jedynka i dwójka, dwójka. Jedynka z jedynką grała, to było 6-2. A dwójka to było 6-3. Myślę, że trochę jedynka. Dzisiaj mają wolno, bo tak, dzisiaj mają wolno. Później jest to drugi mecz. Wiesz, to tu nie jest, Juventus Toruń? A tu z Juventusem jeszcze też? Tak. Po 15. On to ma być na ucho. No, no, to się ma. Za mało tak to ciekawe. To może dowiedzieć się pójść na ten drugi. Nie chcę zjeść. Mariusz, to nie jest do zjedzenia. Ale gdzie musimy na starość jechać? No, wybieramy.
jest Rywca, jest Sings, tam Majka, jest, to jest przy pomniku Kopernika. Kuranty też jest taka tam. Jako, że jest to spotkanie towarzyskie, trenerzy zdecydowali, że mecz będzie rozgrywany bez przerwy 60 minut. Piąta bramka dla Polonii Warszawa. Thank you.
Zakończyło się spotkanie Elana Toruń. Polonia Warszawa, zwyciężyła drużyna warszawska 0-5. Tradycyjnie zapraszam Państwa na moje inne mini relacje z innych aren sportowych. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.